Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Gamingowe Tortury. Wybaczcie za poprzednią jakość dźwięku w FC24 w tym drugim odcinku, ale nie wiem, co się stało. OBS Studio chyba postanowiło mi psikusa zrobić, tak jakby filtrów w ogóle nie załapało do mikrofonów. Mam nauczkę, żeby za każdym razem sprawdzać nagrywanie, czy dobrze ten głos zbiera, czy nie. To był taki wypadek przy pracy. Dobra, no co, nic nie zmieniałem w zespole. W składzie teraz jakieś nagrody dostałem za jakieś tam Rivals. Oczywiście gówniane karty, nic przydatnego, bezbędnego. Przeciągania, jedziemy z koksem. No spójrzmy, przeciwnik jaką ma talię. O kurczę, dwie legendy. Znowu Haaland. De Bruyne! I dwie kobitki ma. Czyli ktoś gra dla fanu chyba. Okej. Okay. Kurde, jak to przeszło, no? Bo co, bo kobieta? To ma farta? No, szlak by to... No! Kontratak! Jezu, ale uderzył beznadziejnie. No! Jezu! Jak on to uderzył? Prawą nogą uderzył, debil. No kurde! No tak to wysunąłem, no perfekcyjnie. Piękne przerzucenie. Boże, co to jest? Kto to strzelał? Strzał życia? On jak za czasów Sparty powinien zostać zrzucony z klifu, kurde, przy narodzinach. Co to było za denny strzał, ej? To ja się tu staram. O. Takie akcje... No, pewnie, temu podałeś, co chciałem. No, znowu, no. Zapierdzielaj teraz, Bran. Ja cię sunę, to nie mój mecz. Autentycznie nie mój mecz. Robię piękne akcje, piękne podania, ale te strzały to jest jakiś dramat. No, zabierz. No, autentycznie laska ma jakieś fory, nie? Sreksja. W dupie mam tą Aleksję. Zabierz mu tą piłkę. Ja pierdzielę, jeszcze ledwo to złapał. Kurde, no! Co się dzieje? Co to widzicie? No, wreszcie! Matko Boska, nie? Jaki festiwal spartolonych strzałów. Masakra. Aż se to nie mogę doczekać. Będę to oglądać w edytorze, kurde. Jak tego nie strzeliłem? O! Za wcześnie się podnieciłem. No i właśnie, czekałem, żeby dostał kartkę. Pujol, czerwoną mu da. Ja bym mu... Jest! Jest! A ja specjalnie już biegłem, żeby mi sfaulował, nie? Wyszedł. Dostał czerwoną legendą i już wyszedł, tak? Witajcie. W drugim meczu. O, nie zdążyłem zobaczyć nawet, jaką ten ma. Talię, co się stało? Dziwne. To można to wyłączyć? O kurde. Oho, 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 chyba wiem, czemu nie zobaczyłem jego talii. Oho! Mamy tutaj zawodowca! Pokażmy mu, jak grają amatorzy. Ja nie temu! Ja pierdzielę, no! No nie temu!
no! Ta, mamy zawodowca. O, ta, Messi. W ogóle, kurde, tam w ogóle nagle podania są totalnie spartolone z tą drużyną. W ogóle nie podaje. Zobaczcie, co się dzieje, jakie ma krycie. Weź spadaj się, nie wiem, rób coś pożyteczniejszego, a nie grasz, kurde, i psujesz rozgrywkę innym. Gościu. Albo gościuwa. No nie trafił! Denerwuję się już, bo gram z zawodowcem. Czyjaś matka tutaj gra. No podaj to! Ja pierdzielę, jakie oni mają... Jaki oni mają pressing! Ja w ogóle nie mogę dobrze podać, nie? Gra nie chce dobrze podać w ogóle. Jezu, jaki pressing! Bez faulu. Ja ci pokażę, jak się fauluje. Jaki trudny mecz! Ja pierdzielę, jakie on ma krycie! Masakra! Dobrze, fajny mecz jest! 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 O, udało się, udało się! Ej! Fajny ten mecz, bo taki trudny. Jaki on ma pressing! Nie temu! Boże, co za gra! Co za gra! Nie, spalony! O! No jak ty żeś tu... Ja kliknąłem naprawdę tak delikatnie! To była moja jedyna szansa, chyba ostatnia. No, tylko że ja nacisnąłem leciutko przycisk strzału. To, że strzelił z całej siły, to jest durna gra. Wiedziałem, że mnie to kopnie, nie? Gra autentycznie, gra znowu przeciwko mnie, nie? Tamten strzał był lekki, to debil kurde napieprzył jak nie wiem. A się... Znowu, nie to podanie, nie? Nie temu. No! To spokój mnie uratuje. I co? Tak się kiwa. Twoja stara mnie tego nauczyła. Nie temu, no przecież... Czemu się ten dał nie wysuwał, tylko on podał i się cofnął? Jak chcesz, żeby gra trochę zaimponowała, nie, że... Ja pierdzielę. Żeby gra zaimponowała i podała tak trochę półkoliście, nie? To nie, oni prosto w nogi. Bomba? Przecież to był balon jakiś. No... Wy to widzicie? Bo ja nie mogę uwierzyć własnym oczom, co ja widzę, co ta gra robi. Ja, widzieliście to? On się uchylił przed piłką? Jak zdążyłem! Uchylił się przed piłką, którą, kurde, ja chciałem wysunąć ładnie, nie? Ale to zdążyłem zablokować. Ej, nie jestem taki beznadziejny jednak. Nie tak, to miał być, się pogubiłem. O! I co spanujesz kiwkami, jak nie umiesz? No, spalony. To jest mój pierwszy taki wymagający mecz w tej grze w Rivals. Co to było? Powiedz mi, co to było? Do kogo ty to podawałeś? Do kogo? Bo ja nie rozumiem tego. Jak ty żeś to spartolił? Widzieliście to wysunięcie? A ten debil lewą nogą uderzył, jak miał bezpośrednio na prawą nogę.
Jak to bronił? Teraz żeś Matole uderzył prawą nogą. Jak przegram, to walecznie. O kurde, ale dziwna piłka. Jezus, no kurde, komu to było? Masakra, jakie on ma zajebiste krycie, gościu. Naucz mnie. Ej, cofaj do bramkarza, ja nie mam komu podać. Jakie on ma krycie, ten gościu? Dobry jest. Ja tego nie umiem, ale kurde, muszę przyznać gościowi, że ma zajebiste krycie. Jest! No kurde, nie! 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 Spadaj z tym Messi! Jak mnie w... A! Co? Za co? No nie, to jest nie fair, no za co? Serio? No z powrotem na ofensywny, no nie. Nie mam już nic do stracenia. Ja! No kurde, czemu pod nogi ciągle to robicie? Dlaczego ta gra ciągle pod nogi podaje, no? Czy oni nie potrafią parabolą podawać? Co ja mam zrobić? Jaki przycisk mam kliknąć, żeby tą parabolą dekle, kurde? Nie ma komu. Ja nie temu, nie? Był bliżej, teraz nagle temu bliżej nie podał. W dupę się pocałuj, deklu jeden. Aha, jeszcze faul. Lesz. Czajcie, że ja dostałem czerwoną kartkę za zwykły faul? Za zwykły faul? Grubo, nie? Dzisiaj wykonasz ten rzut wolny? Czy nie wiem, usiadłeś wujkowi na kolana? Nawet strzelać nie umiesz. nie wiem, że druga czerwona. Bo jest żółta. No, spadaj mi z tym... Ja się skup... Nie wiem, co ja dostałem. Czy bez kartki? Okej. No trudno, no. Walczyłem do końca. No! Nie! Starałem się. Ale na razie najlepszy mecz, mimo przegranej oczywiście, nie? Idziemy do następnego.